Na atopowe zapalenie skóry faktycznie najczęściej chorują dzieci. W społeczeństwach cywilizowanych częstość występowania choroby to około 20% w populacji dziecięcej i szacuje się, że nawet do 5% wśród dorosłych. Także dominują dzieci, ale zdarza się, że chorują również dorośli. Warto zwrócić uwagę, że pierwsze objawy zazwyczaj pojawiają się około 3-4 miesiąca życia. Zatem te zmiany skórne, nawet czerwone, na buźce u takiego zupełnego maluszka, który ma 2-3-4 tygodnie, to często to nie jest jeszcze AZS i na to też warto zwrócić uwagę. Także między 3, 4 a 12 miesiącem życia 60% rozpoznań jest stawianych.